Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Nikodem, a dzisiaj mamy super dzień, bo dzisiaj mamy pierwszy odcinek Overwatcha Porterka u Eli. Raz, dwa, trzy. Tak, będziemy robili przegląd grupy, bo się pytałem administracji, czy mogę, więc w sumie mogę. Mam fajne nowe okulary przed komputer, zajebiście, nie? Tak więc zaczynamy i zostawcie łapę w górę, bo pośmiejemy się dzisiaj z żartów o pani Elżbiecie Gaw. Popięgne. O, i tutaj na przykład. A może ktoś zapyta Eli, jak to jest, gdy goni ją ZOMO? Jezu, nie no, pięknie, po prostu pięknie. Lecimy dalej, jakieś tutaj posty Elki, to tego nawet nie będziemy czytać. O nie! A wy już po poranej gimnastyce, kochani, Ela robi. A pamiętam tą scenę, to było na streamie. Znaczy, pamiętam, ja to już po fakcie oglądałem, ale na streamie Hawaja to było. Więc wiem. Współczujcie Hawaju, dobrze. Tak, Ela Gamin, transmisja na żywo. O, halo, nie mogę rozmawiać, kręcę wideobloga. Ale to ty dzwonisz, na razie. To jest po prostu piękny mem. Piękny przykład memeszków, po prostu, no cudo. Aż napiszę. Piękne zło. Piękne zło. XD. Nie, po prostu pięknie. O, bunt siedmiolatka, Elżbieta Gawin, zajebiście. Kac do końca życia. To jest piękne. Po prostu coś. Ela Gawin to serio z innej planety. Ela Avatara. To wiele wyjaśnia. Ja nie mogę. Grzybki. Że ze stópek najlepsze z takich to nawet wywar grzybowy by się wypiło. Po prostu coś pięknego. Muszę okulary poprawiać. Bo dopiero je tu dostałem i muszę poogarniać. Nie, co to je? Kochani i kochane, dobranoc całuski pani Ela, na dobranoc byście mieli dobre sny. Nie, weź wyjdź mi z tym. Nie. O, co tu? Kurwa, ja jestem najlepsza Konkurencja istnieje, Ela Gawin. O nie. Zjada ci duszę. Jakie dobre. Jakie dobre meme tu są. Tu są. To moja praca jeszcze. Jaki kraj, taki Harry Potter. I to jeszcze moje zrobione. Panie i panowie, Elżbieta Trelawney. Coś pięknego. No po prostu coś zajebistego po prostu. Ty jest to profesor Trelawney, nie znacie się. Tak. Tak, dokładnie. Znaczy posty z Elką. Ella Hemingway with Sergio Cannelloni. To było tak, nie? Że ja face swapa zrobiłem z Elką i z Serdlem. Pozdrawiamy Serdla bardzo serdecznie. I wyszło mi Ella Hemingway. I najlepsze jest to, że mi jeszcze Serdla oznaczyło. Coś pięknego, nie, po prostu Ella Cannelloni, aż sam sobie lajka dam, nie? Ja pizgam. O, są moje meme, zobaczcie. Elchita Gawurst. Zamiast mi tutaj Elchita Gawurst, jest po prostu piękne. To nie jest Ela, to przecież jest kobieta Ela Grey. Jakie piękne zło. Ela Grey. W sumie no coś w tym jest, ale Sasha Grey nigdy w okularach nie była. Może była, nie wiem. Co to jest? To nie Ela, za ładna. Minka super, w końcu inny kolor niż wybielony odbyt. Jakie piękne zło. Tak się nie robi. O, Ela Viking z dwudniowym zarostem. To prawda. To jest prawda akurat. Krystela Pawłowicz.
Nie, no to po prostu... Nie, jak ja to robiłem, to tak mówię k***a Pawłowicz, nie? Wysłałem to Jamezowi na priv i takie k***a Pawłowicz faktycznie. Ja wszystko wycenzuruję, więc to fajnie. O, Latran best in. Coś w tym jest. I ten uśmiech z wywielonymi zębami. Elki. Tutaj bardziej jak facet wygląda, a nie jak laska. Bo z tą brodą. Coś pięknego. O, jest profesor Trelawney. Faktycznie. O, Ela Viking. Jeszcze Apollo oznaczony. Jak pięknie. Taki trochę łokietek. O, kocham porterek u Elżuni raz, dwa, trzy. No to jest dobry. Dobry mem, taki i leżący dupcie, żebym powiedział. I love peace. Kaczyński sit on my face, please. Hejterów i trolle, biedronka. Porterki. Jeszcze dobre było z tą przerobioną Elką. Nie to. No profesor Trelawney. I ta Ela Trelawney. Jest piękne. Jeszcze Ela z tym czerwonym ryjem. Coś pięknego, naprawdę. O! Ela kiedy znajdzie osobę, która rujnuje jej życie. Dobra, no sport. To nie ona powinna być tam, tylko powinni być pato youtuberzy i trolle, to prawda, tak. Tak właśnie to zapowiedziałem. Tak powinno być, pato youtuberzy i trolle na topie. O! Kto zrobił tego mema? Magda. No. Kola, fajki. Kola? Fajki? Czy ty przypadkiem nie jesteś pato youtuberem? Po prostu coś pięknego. O najgorzej, do tego jestem brzydka i gruba. Ela to bogini. Piję kole, czyli mam już 50 punktów na bycie patologią społeczną. Tak. Tak. I to jeszcze jak? Może jeszcze będę normalna. Nie ty, nigdy już nie będziesz. Jezu, te memy tu na grupie z Elą są po prostu. Mua. O Jabez. Kiedy? Kiedy jesteś w trójkąciku i on właśnie skończył ruchać tamtą? Jak widać, nasza Ewelina Gibbon nie próżnuje i korzysta z życia, a wy hejterzy XZ trójkąt, że z Nikodem i jego babą. Ty chuj, kawaj! Nie, ale na pozdrowienie trzeba zareagować. Po prostu, to nie ja byłam Elą, to nie ona była, coś pięknego, no po prostu piękne zło. A to co, Chopex, tajny agent 00 Studio, melduje wykonanie zadania, Ela Travestytin jak nic tutaj, to jest Ela Wurst, Elwira ma, pięknie. Teraz tylko wymyślisz na Elki pseudonim drag-queenowy. Mówię, Elwira ma już by tu pasowało. O, zobaczcie. Ela. Z tym ryjem to po prostu przeraża, nie? Wymłodzona Ela. Ela Travestytin. Nie, to wygląda jak ten. No, to jak Sally Spectra z mody na sukces, tylko 20 km. Nie. Peggy Bundy. Nie znam, ale kuźwa, rozwala mnie. Ta Ela będzie mi się śniła po nocach. O nie. Śniła mi się to, prawda? To Ela za rok. O jest, uwaga, Chopex. Pani Ela podczas kręcenia reklamy to ci. Coś w tym jest, ale ona tu wygląda jak... Jak taka Conchita, nie? Nie, ona tu wygląda jak ten. Chyba. Kuźwa, nie pamiętam jego nazwiska, ale on przypomina mi tego aktora, co grał w Pianiście tego. Tego Żyda, co grał na pianinie właśnie tego głównego bohatera. To jak ma pani trochę czasu, dzień dobry, czy możemy porozmawiać o Bogu? To zajmie tylko chwilkę, bank twarzy.
Jezu, Ela. O, Ela, Ela, straciłaś dziś przyjaciela. O, Elwira. O, Porter! Zacząłem to oglądać. Nie wiem, czy chcę dalej. Porter, o nie! Jak będą nowe memy, to dam wam. O, coś pięknego. Ela w Krainie Czarów, chociaż tutaj wygląda jak... Nie powiem kto. Ja bym to musiał tej osobie wysłać. O nie, Lord Farquaad. The Ogre has fallen in love with the princess. Ten Ogre zakochał się w mojej królewnie. Tak, tak było. Aż Shreka bym sobie z chęcią obejrzał, nie? Jest i moje! Pato youtuberzy! Ostatni w tym sezonie! Pato youtuberzy! Jest jak pięknie! Jesteśmy ostatnimi pato youtuberami na YouTubie. Tak by to Szydle Niewiecz powiedział. W ogóle wczoraj na Krainie Lodu byłem, nie? I był Olaf, i była Elza, i był Sven, i Krzysiek był. W ogóle wszyscy, nie? I Jezu! Wam powiem, że dwójka jest lepsza niż jedynka, nie? Kurde bel, dlaczego? Dlaczego dwójka musi być lepsza niż jedynka? No w sumie fajnie, nie? Ale nawet Elza czuje cringe, jak słuchała mam tę moc! Mam tę moc! Nie! Jak w ogóle zastanawiacie się, czemu ja w czapce jestem, szczerze to nie wiem. Jak to by wyglądało, że ojciec mnie rucha w dupę, bo mój święta mama. Kto to pamięta? Jest królem. O, Ela w Londynie, zobaczcie. Wizyta Elżuni w Londynie, na którą jej nie stać. Dobrze. Zobaczmy jeszcze to. No, portfolio Elżbiety Gavin, no superancko, nie? Ela w bagażniku! Ela Gavin jedzie wam nakopać. Pato youtuberzy, strzeżcie się! Sam nim jestem, ale to nic. Sam jestem pato youtuberem. Ela Gavin mnie nienawidzi za to. Ela w tym bagażniku, no po prostu pochowali. Pochowali ją. Coś pięknego. O, Ela kot. Kocia mrr, kocica. O! Ela pomalowała sobie paznokcie. Widzę nowy lakier marki Ege Studio. Fotograficzne, kolor morda Elki. Bardzo popularny wśród kobiet z wybujałym eko. Jakie to jest piękne zło. I ten mój komentarz to jest po prostu... Aż sam sobie dam serduszko, bo to jest po prostu... Tak, polecam go. Jest bardzo dobry. Słyszałem, że jest istnieją mordoklejki, ale mordo E, ale morda Elki. Weszła do obiegu jakiś rok temu. Razem z borowikami gawińskimi? Tak. Przegapiłem premierę grzybków. Oj! Ażbym do niego napisał, że przegapił premierę grzybów. Kiedy jedzie od ciebie tak bardzo, że nakładasz kask dla bezpieczeństwa. I to jest mem sprzed roku, to akurat pamiętam. Overwatch porterków chyba to się będzie nazywało, albo coś w tym stylu. Moi drodzy, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za szkalowanie Elżbiety Garwolin. Jeśli chcecie więcej, to zostawcie łapę w górę, zostawcie suba, komentujcie, trzymajcie się ciepło, na razie, pa pa.